to jest drugi rajd międzyrzecki, organizowany po raz drugi przez nas w Międzyrzecu Podlaskim. Mm-hmm. W tamtym roku była edycja pierwsza, w tym roku jest druga. No, czekają bardzo zróżnicowane próby, od widowiskowej próby dla publiczności, która się odbywa na targowisku, poprzez próbę bardziej techniczną i wymagającą na terenie biopower, czyli biogazowni znajdującej się opodal Międzyrzeca. Tu zawodnicy mogą sprawdzić swoje umiejętności przed sezonem zimowym na asfaltowej wprawdzie, ale dość śliskiej nawierzchni, tak, pokrytej warstwą ziemi, tak, i mogą sobie po prostu sprawdzić, co potrafią z tym zrobić. Mhm. Maksymalny dystans odcinku możliwy jest do 2 km, tak, tutaj ten odcinek jest bodajże 700 km, 600 km około. Na targowisku wiadomo, jest to dość krótki odcinek, tak? Mhm. W sumie zawodnicy w ciągu dnia dzisiejszego przejadą 18 km. Na 24 zgłoszenia mieliśmy na rajd, dwóch zawodników nie dotarło do nas na start, także 22 załogi wystartowały i na tą chwilę jesteśmy w trakcie, więc no liczymy, że wszystkie dojadę do mnie. Mamy tutaj przewidziany puchar za tą próbę akurat tutaj na biopower, tak? To jest próba na terenie gminy, więc tutaj z tych prób suma daje puchar wójta gminy. Mhm. Natomiast ostatnia próba, super próba, która będzie rozgrywana na Międzyrzeckich Jeziorkach, no to będzie z kolei o puchar burmistrza miasta. Jeśli chodzi o nagrody, no to tutaj mamy przewidziane za klasyfikację generalną i za poszczególne klasy nagrody od firmy PMO, oleje i różne inne dodatki, które są potrzebne przy eksploatacji. Sprawny samochód osobowy, to jest pierwsza rzecz. Kierowca z prawem jazdy, to jest wiadomo, że to musi być, bo tu są odcinki dojazdowe, więc musi być kierowca. Pilot minimum 17 lat, to jest bardzo ważna informacja. Wtedy potrzebuje jeszcze zgodę rodziców. Jeżeli ma 18 lat, to nie potrzebuje żadnych dodatkowych zgód i umiejętności. Samochód mówiłem. No i oczywiście tutaj, ponieważ są to próby sprawnościowe, jeszcze dodatkowo jest wymagany dla załogi kask. Oj, kilka lat już jeżdżę. Jest to w sumie chyba drugi rok. Wcześniej jeszcze miałem Focusa, jakieś inne auta. Myślę, że 4-5 lat pewnie amatorsko się. Mniejsze, większe imprezy, wiadomo, czasami to jest Super Sprint, czasami jest KLTS rozgrywający, który się rozgrywa w wielu lokalizacjach, tak jak dzisiaj tutaj w Międzyrzecu. Myślę, że z 8 imprez pewnie już za sobą mamy. Więc jest trudny. Jest trudny, dlatego że mamy ciasny odcinek w mieście, tak, na targowisku. Tutaj mamy tak naprawdę taki troszkę jak zimowy, bo przyczepność jest niewielka, dużo błota. Nie można wypaść z trasy, bo się już nie wyjedzie, tak? Przed chwilką mieliśmy wyciągane auto przez strażaków, więc wymagający na pewno. Zobaczymy, jak dalej. Okej, na targowisku robimy co możemy, bo to jest tor, gdzie tam nie bardzo jest gdzie się bać tego hamowania, bo jest ciasno. Natomiast tutaj bardzo mocno asekuracyjnie pojechaliśmy, daleko, daleko. Ale to jest rajd, są kary, są wypadnięcia. Bardzo trudno mówić o jakichkolwiek szansach kogokolwiek, bo to się wszystko przetestowuje. Zeszła edycja już pokazała, że liderzy, osoby, które były typowane na początek, wcale nie wygrały, tak? To wszystko się zmienia. No, szczególnie właśnie w takich warunkach.